Szanowni Państwo, otwieram 66. sesję Sejmiku Województwa Łódzkiego. Witam wszystkich Państwa radnych. Witam Marszałka Województwa Łódzkiego, pana Grzegorza Schreibera wraz z zarządem. Witam dyrektorów, pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wszystkich gości przybyłych dzisiaj na sesję. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego. To jest wybór komisji uchwał i wniosków. Proszę bardzo, w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący klubu, pan radny Waldemar Wojciechowski. W imieniu klubu zgłaszam radnego pana Edwarda Kiedosza. Dziękuję bardzo. Czy pan radny wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. W imieniu klubu Koalicja Obywatelska, przewodniczący klubu, pan radny Marcin Bugajski. Proszę bardzo, panie radny. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, panie marszałku, w imieniu klubu Koalicja Obywatelska zgłaszam panią radną Katarzynę Sadowską. Dziękuję bardzo. Czy pani radna wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Dziękuję. W imieniu klubu Polskie Stronnictwo Ludowe, przewodniczący klubu, pan Artur Bagieński. W imieniu klubu zgłaszam koleżankę Elżbietę Nawrocką. Dziękuję bardzo. Czy pani radna wyraża zgodę? Raz tylko. Wyrażam zgodę. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy zatem do punktu trzeciego. To jest przyjęcie protokołu z 65. sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego. Do chwili rozpoczęcia sesji nie zgłoszono uwag. W związku z tym, zgodnie z naszym regulaminem, protokół został przyjęty. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu czwartego. Przechodzimy zatem do punktu czwartego. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Szanowni Państwo, w takim razie ja bym chciała zabrać głos w tym punkcie. Chciałabym prosić Państwa radnych o przychylenie się do poszerzenia porządku obrad o punkt 5.18 uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia stanowiska Województwa Łódzkiego w sprawie obrony polskiego rolnictwa. Zaraz Kancelaria Państwu przekaże treść. Panie Dyrektorze. Państwo mają na urządzeniach FTP, ale myślę, że woleliby Państwo radni dostać jednak papierową wersję tej uchwały. Szanowni Państwo, projekt uzasadnienia do uchwały ukazał się na tablicy. Bardzo bym prosiła. Sejmik Województwa Łódzkiego popiera działania zmierzające do ochrony polskiego rolnictwa, ochrony produkcji żywności w Polsce i ochrony wiejskich wartości i tradycji. Należy podejmować działania zapobiegające importowi towarów i żywności z krajów, które nie przestrzegają standardów produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności, zagrażając tym samym nie tylko polskim rolnikom, ale także konsumentom. Utrzymanie produkcji rolnej jest zapisane w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Z tego też powodu należy dążyć do zniesienia przepisów, które w jakikolwiek sposób dyskryminują polskich rolników w uprawie roślin polowych, hodowli zwierząt lub ograniczają w sposób nieuzasadniony działalność w zakresie rolnictwa i produkcji rolnej. Sejmik Województwa Łódzkiego apeluje o podejmowanie działań na szczeblu krajowym i międzynarodowym służącym obronie polskiego rolnictwa. Proszę bardzo, pan radny Marcin Bugajski. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowni państwo radni.
Cieszę się, że chcecie państwo rozmawiać na temat ochrony polskiego rolnictwa. Szkoda, że nie było tego w porządku obrad Komisji Rolnictwa, gdzie moglibyśmy o tym spokojnie porozmawiać. Z mojego punktu widzenia wygląda to trochę tak, jakby Prawo i Sprawiedliwość usiłowało bronić rolników przed skutkami problemu, który w dużej mierze samo wywołało. W związku z tym ja nie uważam, aby takie nieprzygotowane stanowisko, nieprzedyskutowane wcześniej powinno być dzisiaj procedowane, dlatego będę głosował przeciwko uzupełnieniu porządku obrad w tej sprawie. Żeby była jasność, uważam, że ochrona naszego rolnictwa jest ważna i kluczowa, powinna być realizowana. Szkoda tylko, że Zielonym Ładem i tym, w jaki sposób zostały poluzowane kryteria dostępu do naszego rynku rolnego, chwalił się pan komisarz Wojciechowski, który jako żywo z koalicji obecnej rządowej nie pochodzi. Więc jak już powiedziałem, chcecie państwo rozwiązać problem, który w dużej mierze wasi przedstawiciele na nasze rolnictwo sprowadzili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za poszerzeniem porządku obrad o przyjęcie w punkcie 5.18 stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego? Zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni państwo radni, informuję, że poszerzyliśmy porządek obrad. Dziękuję za podanie wyników. Za propozycją zmiany porządku obrad zagłosowało 21 radnych, 9 radnych było przeciw. Dziękuję bardzo państwu radnym. Ogłaszam zatem 5-minutową przerwę, aby mogła się zebrać Komisja Rolnictwa lub taką przerwę, jaka będzie Komisji Rolnictwa potrzebna w celu zaopiniowania stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego. Szanowni państwo radni, informuję państwa radnych, że Komisja Rolnictwa w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego rozpatrzyła projekt uchwały pozytywnie. Przechodzimy do punktu 5. To jest rozpatrzenie projektów uchwał. Proszę, aby państwo radni zgłaszali na bieżąco wszystkie uwagi dotyczące terminali do głosowania. Gdyby się coś zadziało, bardzo proszę, żeby państwo to zgłaszali w danym momencie. Szanowni państwo, w punkcie 5.1 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach RPO województwa łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa łódzkiego na 2024 rok. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów, Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa, Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny, Polityki Społecznej, Komisję Nauki, Kultury i Sportu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, pani radna Iwona Lewandowska. Proszę bardzo, pani radna. Pani przewodnicząca, panie marszałku, ja mam sprawę, która nie dotyczy zmian, które zostały wyartykułowane w budżecie na tej sesji, ale sprawę, która jest związana bardzo z kwestiami finansowymi. Chciałabym zapytać, dlaczego do chwili obecnej nie zostały podjęte działania w zakresie przyznania lokalnym grupom działania pieniędzy? Sejmik ma czas do 17 marca na to, aby podpisać umowy z lokalnymi grupami działania. To jest, proszę państwa, za chwilę. Niektóre grupy działania nie mają już pieniędzy, nie mają żadnych środków na funkcjonowanie. Chcę państwu powiedzieć również, że lokalna grupa działania OZE złożyła skargę do sądu na ocenę lokalnej strategii rozwoju. Jeśli wygra w sądzie tę sprawę, oczywiście mówię tutaj z zamiarem ewentualnym, a Urząd Marszałkowski nie podpisze umów przed tą ewentualną wygraną sprawą, to będą zagrożone stare grupy działania: Ziemia Łowicka, Centrum i Gniazdo.
Drugą sprawą to jest, proszę Państwa, fakt tak zwanych podwójnych członków. Chciałabym poznać wyniki kontroli. Czy wypłacono współdziałanie przygotowawcze wszystkim nowym grupom działaniom, czy też nie? I czy wypłacono wspierające przygotowawcze lokalne grupy działania, które mają podwójnych członków? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przypominam Państwu radnym, że jesteśmy w punkcie 5.1. To jest w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok. Ale o odpowiedź bardzo proszę Pani Dyrektor Sibińska. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. W dniu 17 stycznia powstała uchwała Komisji do spraw wyboru lokalnych grup działania. Umowy z lokalnymi grupami działania będą podpisywane pomiędzy 5 a 7 marca i w dniu dzisiejszym zostały wysłane do nich zaproszenia na podpisanie umów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem projektu uchwały zawartego w punkcie 5.1? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję Państwu radnym. Szanowni Państwo radni, uchwała została podjęta jednogłośnie przy 29 głosach za. Przechodzimy do punktu 5.2. To jest uchwała zmieniająca w sprawie wieloletniej prognozy finansowej województwa łódzkiego. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów, Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, Nauki, Kultury i Sportu. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Zarządzam głosowanie. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, za uchwałą zagłosowało 20 radnych, przeciw było 9 radnych. Przechodzimy zatem do punktu 5.3. To jest uchwała zmieniająca statut Szpitala Wojewódzkiego imienia Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Kończę głosowanie. Szanowni Państwo radni, uchwała została podjęta jednogłośnie przy 29 głosach za. W punkcie 5.4 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanych nieruchomości stanowiących własność województwa łódzkiego położonych w Poddębicach przy ulicy Targowej 10 i Sieradzu przy ulicy Warneńczyka 1. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan radny Fisiak może zagłosuje? Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. Uchwała została podjęta przy 28 głosach za i jednym głosie wstrzymującym. W punkcie 5.5 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych stanowiących własność województwa łódzkiego zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Zarządzam głosowanie. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo radni, uchwała została przegłosowana jednogłośnie.
punkcie 5.6 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ulicy Narutowicza 20 wraz z prawem własności naniesień posadowionych na tym gruncie na rzecz Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina w Łodzi. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Szanowni Państwo, zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przegłosowana przy jednym głosie przeciwnym i 28 głosach za. W punkcie 5.7 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz PGE Górnictwo Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Szanowni Państwo radni, zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan radny Witold. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, proszę o wyniki. Za uchwałą zagłosowało 30 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W punkcie 5.8 w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy. Renowacja zbiorników wodnych. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Proszę bardzo, o głos poprosił pan radny Marcin Bugajski, później pani radna Iwona Lewandowska. Proszę bardzo, panie radny. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowni państwo radni. Chciałbym prosić o potwierdzenie informacji, którą pamiętam z Komisji Rolnictwa, iż wszystkie wnioski złożone w tym konkursie uzyskały dofinansowanie, bo taką informację uzyskałem. Chciałbym potwierdzenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Iwona Lewandowska. Dziękuję bardzo. Odpowiedź wyczerpała moje pytanie. Dziękuję bardzo. Czyli pan marszałek odpowiedział na państwa pytanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do punktu, a nie głosowanie jeszcze, tak? Zarządzam głosowanie w punkcie 5.8. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję państwa radnych, że uchwała została przegłosowana jednogłośnie. W punkcie 5.9 w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach programu Infrastruktura Sportowa Plus na 2024 rok. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Nauki, Kultury i Sportu. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, pani radna Anna Rabiega. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowni państwo radni. Mam pytanie, ponieważ w niektórych uchwałach są wskazane również te projekty, które nie otrzymały dofinansowania. Natomiast jeśli chodzi o infrastrukturę sportową plus, nie mamy. Chciałabym wiedzieć, czy i znać listę, no jak państwo domyślają się zapewne, jestem zainteresowana wszystkimi wnioskami, które nie otrzymały dotacji, ale szczególnie zależy mi na tych, które były z Łodzi. Czy z Łodzi były takie wnioski, które nie otrzymały dotacji? Jeżeli mogłabym prosić o odpowiedź, byłabym wdzięczna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Iwona Lewandowska. Ja chciałabym poprosić i zawnioskować o rozszerzenie tej listy o wszystkie podmioty, które nie otrzymały finansowania. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan dyrektor Stanek. Pani przewodnicząca, panie marszałku, odpowiadając na
pytanie pierwszej pani radnej. Potwierdzam, z Łodzi złożone były dwa wnioski, natomiast regulamin dopuszcza, aby jedna jednostka samorządu terytorialnego złożyła tylko jeden wniosek, stąd formalnie Łódź odpadła. Co do pytania pani radnej Lewandowskiej, jeżeli taka jest wola pani radnej, dostarczymy pełną listę projektów, które były zakwalifikowane i niezakwalifikowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Zarządzam głosowanie. Szanowni państwo radni, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo państwu radnym. Informuję państwa radnych, że uchwała została przegłosowana jednogłośnie. W punkcie 50 w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach zadania pod nazwą Infrastruktura rowerowa na plus 2024. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa Ochrony Środowiska. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Iwona Lewandowska. Ja chciałabym tylko podsumować, że przez całą kadencję zwracaliśmy się do państwa o to, abyśmy dostawali kompletną informację na temat podmiotów, które otrzymują dofinansowanie, jak również tych, które nie otrzymują dofinansowania. Na kolejnej sesji tak nie jest, tylko w jednym punkcie Łódzkie Ratuje Zabytki otrzymaliśmy tą informację, wobec czego apeluję, abyśmy się traktowali poważnie. Dziękuję bardzo. Myślę, szanowni państwo radni, że traktujemy się wszyscy bardzo serio i bardzo poważnie i każdy dyrektor, który jest przez państwa radnych poproszony na sesji o taką informację państwu radnym przekazuję. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Informuję państwa radnych, że uchwała została przegłosowana przy 25 głosach za oraz 5 głosach wstrzymujących. W punkcie 5.11 w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury w ramach projektu Województwo Łódzkie Ogrodem Polski. Ogrody przyjazne naturze. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Szanowni państwo radni, przechodzimy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Szanowni państwo, uchwała z punktu 5.11 została przegłosowana jednogłośnie. W punkcie 5.12 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Łódzkie ratuje zabytki i udzielenia w 2024 roku dotacji z budżetu województwa łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Nauki, Kultury i Sportu. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, pani radna Anna Rabiega. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca, panie marszałku, szanowni państwo radni, mimo że tutaj w tej uchwale mamy wskazane te projekty, które nie otrzymały dotacji, ale po raz kolejny zwracamy się z prośbą o to, by na przyszłość naprawdę brać pod uwagę te projekty, w których jest zaznaczony drugi etap i prace ratunkowe. To często naprawdę opóźnienie prac spowoduje dewastację zabytku i zniszczenie go na zawsze. Więc nie chcę tutaj podawać przykładów, które powinny, bo to nie do mnie należy i nie chciałabym też być źle zrozumiana, ale na pewno, z całą pewnością, jak państwo wiedzą, zawsze jestem za czymś, nigdy przeciw. Więc wskazuję jeszcze raz, że tam, gdzie jest wyraźne wskazanie, prace ratunkowe, drugi etap, powinny być przyznane pieniądze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie?
Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. W punkcie 5.13 w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną województwa łódzkiego projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Skarg i Wniosków. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, pan radny Marcin Bugajski. Pani Przewodnicząca, ponieważ nie jestem członkiem tej komisji, czy mogę prosić o wyświetlenie treści tej uchwały, bo w tym przypadku jest ona dosyć kluczowa, byśmy ją zobaczyli przed głosowaniem. Bardzo proszę, panie dyrektorze, proszę o uzasadnienie. Czyli uchwała jest negatywna, czyli odmawia się wyrażenia zgody. Rozumiem. Dziękuję. Ja Państwa radnych informuję, szczególnie tych Państwa radnych, którzy nie są pierwszą kadencję radnymi Sejmiku Województwa, że jest to praktycznie uchwała tożsama z uchwałą dotyczącym radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, pana Marka Mazura. I wtedy wszyscy radni, niezależnie od barw politycznych, zagłosowali właśnie w ten sposób, o czym Państwo radni pamiętają. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani radna Ziemniewicz potrzebuje pomocy. Poproszę któregoś z Państwa. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Za projektem uchwały zagłosowało 19 radnych, 12 radnych było przeciwnych podjęciu tejże uchwały. W punkcie 5.14 mamy uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, pan radny Janusz Ciesielski. Słychać? Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, akurat dotyczy to mojej osoby ta uchwała i uzasadnienie moje Państwo pisemne otrzymali, ale chciałbym może w kilku zdaniach też jeszcze dopowiedzieć, że ja rozumiem, że zmieniła się władza, zmienił się rząd i są pewne zmiany idą i to jest jakby naturalne, tylko że we wniosku, który został tutaj skierowany, uważam, że jest krzywdzący w stosunku do, uważam, do mojej osoby. Jestem 8 lat dyrektorem wcześniej ANR-u, od 2019 roku KOWR-u i jakby tworzyłem tą instytucję od początku połączenia Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych i myślę, że ta instytucja na terenie województwa łódzkiego, ale nie tylko, działa bardzo sprawnie i myślę, że opinie rolników, opinie notariuszy, opinie instytucji współpracujących z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa tylko to potwierdzają. Obecnego dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka nie miałem przyjemności poznać, tylko z tego pisma. To tym bardziej mnie dziwi ta ocena, ponieważ nie ma żadnych jakby zarzutów co do naszej działalności jako mojej i czy tutaj mojej zastępczyni Beaty Ozgi Fleischer, także tym bardziej mnie dziwi taka forma tego wniosku. Szanowni Państwo, myślę, że realizacja wszelkich zadań, od tego są instytucje takie właśnie jak powołane, czy to ODR, KRUS, ARiM, KOWR, że ma realizować politykę rządu, tylko najpierw chyba ta polityka powinna być, tak, bo powiem szczerze, dwa miesiące od 13 grudnia. Ja jestem rolnikiem od urodzenia, od 89 prowadzę gospodarstwo rolne. Skończyłem technikum rolnicze, skończyłem studia rolnicze, jeszcze jakieś inne tam później dokształcanie, które robiłem jako samorządowiec. I śledzę na bieżąco
zawodowo pełniąc tę funkcję, ale także prywatnie. Ja i w związku z tym, że zaraziłem też mojego syna rolnictwem, leży mi na sercu każda rzecz, która się dzieje w zakresie rolnictwa. I powiem szczerze, przez ostatnie 2 miesiące możemy sobie narzekać w jedną czy w drugą, ale chciałbym wiedzieć, w jakim kierunku zmierzamy. Ja na dzień dzisiejszy nie spotkałem żadnego dokumentu, w którym bym wiedział, co mam robić. Czy mam zwijać to gospodarstwo, wyprowadzać się z Polski, czy z Europy, czy skądś, czy mam w jakimś kierunku dalej rozwijać i ciężko pracować świątek, piątek i niedziela. Ale szczególnie też myślę, pełna świadomość jako dyrektora KOWR-u jest, myślę, dosyć wysoka i tym bardziej jestem wyczulony na każde sygnały, które do nas docierają. Drodzy Państwo, będąc przy tym, może będzie to w tym kolejnej uchwale jakaś tam dyskusja, ale to mi utkwiło bardzo, bardzo mocno. W 1995 roku, kupę lat temu, 30 lat temu, sprzedawałem pszenżyto w tej cenie co dzisiaj. Także, drodzy Państwo, gratuluję. Niech każdy sobie pomyśli, jaką miał pensję w 1995 roku, a jakie dzisiaj są koszty. I taką sytuację mają na dzisiaj rolnicy i ja też. Co do gospodarowania zasobem, myślę, że warto w tym miejscu, nigdy o tym nie mówiłem będąc tutaj, bo uważałem, że to zawodowe i myślę, że realizowałem to w sposób należyty, ale przez te lata, realizując politykę poprzedniego rządu, trafiło do rolników z terenu województwa łódzkiego około 1500 hektarów z wyłączeń z dzierżaw, które się kończyły, które po podziale, po restrukturyzacji tych ziem na terenie całego województwa, najwięcej w części północnej województwa łódzkiego, bo najwięcej to było PGR-ów, ziemi rolnej trafiło do rolników. Taki wisienka na torcie była, jak ja zostawałem 8 lat temu, to okazało się, że taki mieliśmy użytkownika bezumownego. Któż to jest? To jest taka osoba, która uprawia i nie chce zejść z ziemi. W Babsku 474 hektary. Drodzy Państwo, to za poprzedniej władzy przez 8 lat próbowano odebrać, ale nie odbierano. Nam się to 8 lat temu udało. Te 474 hektary trafiło do rolników i do dzisiaj je dzierżawią, a także jest realizowana polityka państwa, rozbudowa jest ósemki i tak dalej, gdzie państwo kosztów nie poniosło. Także, drodzy Państwo, teraz dzieje się ważna rzecz i może w związku z tym jest ten wniosek o odwołanie, nie wiem, tak się może domyślam, trochę przekornie powiem. Pod Sierazem w Kalinowej dzierżawca nie wyłączył 30 tak zwanych w 2011 roku i umowa nie mogła być przedłużona. I drodzy Państwo, 250 hektarów zostało zestrukturyzowane i jest w trakcie przetargów. Jeden przetarg się już odbył, część została umów podpisana, część nie. Ale co istotne, 200 hektarów dotychczasowy dzierżawca, który no jakimś dziwnym trafem związany jest tutaj z opozycją, bo startował z list do różnych szczebli. Nie chce wydać tych hektarów, tych 200 hektarów. Myślę, że może liczy na to, że nowa władza mu tą umowę przywróci. Może dlatego ten wniosek, żeby tutaj nas odwołać. Ale to myślę, że taka dygresja, może to faktycznie nie ma z tym nic wspólnego, tylko z tym, że jestem tu radnym sejmiku, jesteśmy i w przeciwnej opcji. Z drugiej strony może to, ale myślę, że może więcej nie będę na ten temat mówił. Myślę, że w sposób należyty wykonujemy swoje obowiązki w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa poprzez realizację wszystkich zadań na nas nałożonych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Marcin Bugajski. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowni państwo, radni, rozumiem, że treść tej uchwały jest taka sama jak poprzednia, czyli odmawia się. Tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państw radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie mamy. Tak, już teraz jest. Dziękuję bardzo.
Uchwała została podjęta przy 19 głosach za i 12 głosach przeciwnych. Ja chcę bardzo pochwalić Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości z poprzedniej kadencji, ponieważ w podobnej sytuacji Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zagłosował przeciwko zwolnieniu z pracy radnego. Przechodzimy do punktu 5.15, to jest w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. W punkcie 5.16 w sprawie przekazania petycji. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pani Radna Nawrocka. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przegłosowana jednogłośnie. W punkcie 5.17 w sprawie rozpatrzenia skargi. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przegłosowana przy jednym głosie wstrzymującym i 30 głosach za uchwałą. W punkcie 5.18 mamy projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia stanowiska Województwa Łódzkiego w sprawie obrony polskiego rolnictwa. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, pan radny Marcin Bugajski. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowni państwo radni. Kolejny raz wyrażam pewne zdziwienie i żal, że nie było okazji porozmawiać o tym stanowisku troszkę wcześniej. Ale okej, skoro jest taka sytuacja, to na nią będziemy reagować. Po pierwsze uważam, że paragraf drugi tej uchwały jest niekompletny, ponieważ on zobowiązuje panią przewodniczącą do przekazania niższego stanowiska premierowi oraz medium, a moim zdaniem jest tutaj bardzo poważna osoba, instytucja, która została pominięta. Otóż uważam, że w punkcie drugim, znaczy nowym punkcie drugim tego paragrafu powinno znaleźć się stwierdzenie komisarzowi do spraw rolnictwa Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, panu Januszowi Wojciechowskiemu, bo to pan Janusz Wojciechowski jest osobą odpowiedzialną za rolnictwo na poziomie Unii Europejskiej i on w sporej części odpowiada za problem, który mamy, bo jest tymże komisarzem dłużej niż 2 miesiące, w przeciwieństwie do pana premiera. Więc uważam, że pomijanie go tutaj jest merytorycznie błędne, zwłaszcza, że sprawa musi być rozwiązana na poziomie Unii Europejskiej, bo dotyczy całego europejskiego rolnictwa, a nie tylko rolnictwa polskiego. Choć oczywiście bliższa ciało koszula, więc to, że zwracamy uwagę na polskie rolnictwo, przyjmuję i rozumiem. Uważam również, że tytuł tej uchwały powinien być uzupełniony stwierdzenie o w sprawie obrony polskiego i europejskiego rolnictwa, bo to nie jest tylko nasz problem. I myślę, że takie stanowisko, które to europejską, europejskość problemu ignoruje, osłabia to stanowisko, a tego robić nie powinniśmy. Tak samo uważam, że w sprawach, w treści tego stanowiska, już w samej treści, nie uchwały, tylko samego stanowiska, powinny znaleźć się stwierdzenia dotyczące polskiego i europejskiego rolnictwa, bo sprawa jest znacznie poważniejsza niż jeden kraj. Problem jest absolutnie strukturalny, co więcej strategiczny, czyli na dłuższą metę trzeba tym tematem zająć się na poziomie Unii Europejskiej, bo
Daj Boże, wojna się dla Ukrainy skończy pozytywnie za jakiś czas, ale temat dostępu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej nie zniknie. On się będzie raczej rozwijał niż znikał. Dlatego też uważam, że ta europejskość problemu powinna być podkreślona ze względów merytorycznych, w związku z tym, że byłoby to wzmocnienie tego stanowiska pod względem także politycznym. Dziękuję bardzo. Proszę tak to jako poprawkę tak wyrażoną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Janusz Ciesielski. Raz. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, na Komisji Rolnictwa dyskutowaliśmy właśnie o tym i myślę, że ta uchwała jest w sposób bardzo dobry napisana, która jakby potwierdza tylko to olbrzymie zaniepokojenie, które jest w całej Europie, bo jest i we Francji, Holandii, Niemczech. W każdym kraju rolnicy wyszli na ulicę, żeby sprzeciwić się tej zielonemu ładowi, zielonej, można powiedzieć, religii jakiejś wyznawanej przez Unię Europejską. I tutaj no, rozumiem, że mój przedmówca chcę upolitycznić tą uchwałę, wskazując komisarza nie tego, który odpowiada za Zielony Ład w Europie, w Komisji Europejskiej. To jest, tak jak ja kojarzę, to jest chyba pan Timmermans, a także druga rzecz, którą rolnicy protestują i tu popieramy ich, to jest sprawa embarga i dopuszczenia produktów do Europy. Spoza Europy produktów niesprawdzonych, produktów nieznanej jakości. Widzieliśmy te obrazki z nadgranicy, kiedy wysypane zboże i tam chyba wrony czy jakieś inne ptactwo pojadło tych produktów, to leżały na torach. Nie wiem, czy takie rzeczy chcemy jeść. Myślę, że nie. I polityka rolna była jednym z głównych filarów powstania Unii Europejskiej. A w tej chwili niestety Unia Europejska pod przewodnictwem Europejskiej Partii Ludowej odchodzi od tej polityki i tego dowodem jest wpuszczanie bezcłowe produktów nieznanej jakości, a zarazem nakładanie na polskich rolników i europejskich rolników nie wiadomo jakich przepisów, obostrzeń, ograniczeń, które spowodują zamknięcie produkcji rolnej w Europie, a zarazem dopuszczenie produktów nie tylko z Ukrainy, bo z Rosji. 14% importu do Unii Europejskiej to jest produkty rolne z Rosji. To także próba na siłę dopchnięcia umowy Mercosur, to jest z Ameryką Południową, Brazylia, to jest Argentyna, inne kraje Ameryki Południowej, gdzie są inne uwarunkowania klimatyczne, ale przede wszystkim to są, drodzy państwo, o których głośno się nie mówi, to są interesy ponad naszymi głowami. Zamyka się europejskie rolnictwo po to, żeby sprowadzać inne produkty, ale zarazem sprzedawać tam na przykład samochody czy inne rzeczy wytwarzane niekoniecznie w Polsce, bo może w Niemczech, czy może we Francji, czy w Holandii, ale kosztem europejskiego rolnictwa. I sprawa Zielonego Ładu, który rolnicy też protestują, to jest ułamek problemu, bo wiemy o CO2, gdzie niestety są zakusy, że nawet 90% redukcji CO2. No, drodzy państwo, to są jakieś samobójcze chyba próby dla naszej gospodarki. Także chcąc jakby nie upolityczniać, czy nie rozwodzić się w tej uchwale, bo moglibyśmy tu, myślę, do rana dyskutować na ten temat. Projekt uchwały tu przedstawiony jest, uważam, trafiony w dziesiątkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo. Najpierw pan radny Paweł Drążczyk, później pan radny Waldemar Wojciechowski. Dziękuję pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowni państwo. Ja krótko, ale bardzo chciałbym podbić głos pana radnego Marcina Bugajskiego.
Nie bardzo mogę zrozumieć, dlaczego to stanowisko nie miałoby trafić do sekretarza, do komisarza pana Wojciechowskiego. Chyba tam jest taka zależność, że to pan komisarz Wojciechowski, zbierając takie sygnały, powinien się udać do pana Timmermansa, a nie odwrotnie. Odwrotnie to już jest chyba inny szczebel, inna rozmowa. Po drugie, to stanowisko jest według mnie napisane bardzo przyzwoicie i jesteśmy członkami Unii Europejskiej od lat. No więc chyba nieco zgrabniej i ładniej byłoby odnieść się nie tylko o interes swój, czyli polskiego rolnictwa, ale wspólnoty rolników w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Waldemar Wojciechowski. Raz wystarczy, panie radny, wcisnąć i teraz działa. Szanowna pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowne koleżanki i koledzy radni. To, co powiedziałem na komisji, prosiłbym, aby tego stanowiska naprawdę nie upolityczniać. Bardzo o to proszę. Może paść różne stwierdzenie. Temat rolnictwa to temat rzeka. Jeżeli chcemy zacząć dyskutować, naprawdę możemy. Tylko czy będziecie mieli państwo siłę i czas na to? Naprawdę proszę, nie upolityczniajmy. Wesprzyjmy polskich rolników. Bo przepraszam, że to muszę powiedzieć i wybrzmieć. Nikt z europejskich rolników jakoś dotąd za polskim rolnikiem się nie wstawiał. Jak była w Polsce likwidowana produkcja zwierzęca. Czego dzisiaj mamy skutki? I bardzo proszę tematu nie rozwijać, tylko przyjąć stanowisko popierające protesty polskich rolników w całej rozciągłości słuszne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Przechodzimy zatem do głosowania. Najpierw głosujemy poprawkę zgłoszoną przez pana radnego Marcina Bugajskiego. Kto z państwa radnych jest za poprawką, wniesieniem poprawki do stanowiska? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, proszę o wyniki. Za wprowadzeniem poprawki do stanowiska zagłosowało 12 radnych. 18 radnych było przeciwnego zdania. Poprawka do projektu stanowiska zgłoszona przez pana radnego Marcina Bugajskiego nie wyszła. Głosujemy zatem stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie obrony polskiego rolnictwa. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. Za stanowiskiem zagłosowało 22 radnych. Nikt nie był przeciw, 8 osób się wstrzymało. Dziękuję państwu radnym. Przechodzimy do punktu 6. To jest informacja marszałka województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami. W punkcie 7 interpelacje i zapytania. Jak zwykle przypominam państwu, że mogą państwo interpelacje i zapytanie zgłosić na piśmie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? W punkcie 8 wolne wnioski. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, pani radna Iwona Lewandowska. Pani przewodnicząca, panie marszałku. Ja chciałabym złożyć wniosek w imieniu swoim i zarządu powiatu zgierskiego do pana marszałka Grzegorza Szarajbera o odpowiedź na pismo zarządu powiatu z dnia 5 października 2022 roku, które to pismo dotyczy inwestycji tramwajowej linii 46. Ponieważ zbliża się koniec kadencji, to zarząd prosi i wnioskuje do pana marszałka, aby ta odpowiedź jednak padła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w punkcie wolne wnioski? Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 9, to jest komunikaty. Kolejna sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego zaplanowana jest na marzec 2024 roku, także niezwykle mi miło, że spotkamy się jeszcze. Nie wiem, czy Państwu też jest miło. Nie jest bardzo miło. Szanowni Państwo, zamykam 66. Sejmiku Województwa Łódzkiego.